kolarzy są z całego świata, mamy 50 najlepszych kolarzy z całego, z 50 państw mamy kolarzy, a startuje w nas 60 kolarzy, i oczywiście mamy mistrza świata Michała Kwiatkowskiego. Myślę, że jest to jakiś pani przyjeżdżał, ciężka, trzyosobowa, no i później cały parę. Piękne okolice Wadowic, święte miasto. Tak, oczywiście Tour de Pointe to wielkie emocje sportowe. Mamy tutaj zespoły z tego świata, z 50 państw mamy kolarzy, ale to miejsce jest wyjątkowe, ponieważ Tour de Pologne oprócz emocji sportowych promuje Polskę, promuje to, co jest ważne w Polsce, to jest, co jest piękne. Na Wadowice miejsce narodzin Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który tyle zrobił dla nas, że warto poprzez wszystkie sposoby, poprzez sport, poprzez kulturę, poprzez wszelaką promocję mówić o tym miejscu, pokazywać to miejsce, że właśnie tutaj, w tym miejscu rodzi się wielki Polak. Pracy, którzy nie wierzą w duchowie i pracy w tym kraju. Panią! No to był szczęśliwy. Witam. Witam. Kto tu wygra? Tutaj? Tą premię wygra, już wam powiem kto. Albo Bodnar, albo Zieliński, albo jeden Rosjak. Trzech, na 7 minut przewagi. Ale Bodnar jest najmocniejszy. Nie wiem, czy on będzie walczył, to pewnie będzie chciał wygrać. Chociaż Zieliński jest szybki. A po tej gracie jak tam wszyscy w porządku? Tak, dwóch tam było bardziej po drugie, a tak to skąd? Zależy od bardzo. Jak z gumy. Ale nie ma jak w Moskwie tam. Do ciebie.